Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixela, to jest Let's Play Lego Sonic Dimensions. I najpierw dół, góra, dół, góra. Tak. I nagrywam to od razu po poprzednim odcinku, bo po prostu chcę to od razu wszystko nagrywać troszeczkę na zapas. I... o, shiny. Co tu jest? A! Ja tam chciałem, bo tam był monitor z Eggmanem. Co to jest? A, to jakaś chyba inna postać musi, nie? A, no, jest może do wynajęcia? Jest. O, no to tym się zajmiemy na livestream po prostu. O, co to? Shiny. Nie jestem pewien, czy na livestreamach też sobie nie farmić monet z cudów Lego. To by było fajne. Okej. Po prostu i myk. I myk. O, to było już na farcie. Kurde, jeszcze walljump ma tu Sonic. Ja cię kręcę, to szkoda tylko, że level design nie jest aż tak ciekawy. Gdzieś mamy jeszcze. Okej. To jest szef. No mogę rozwalić. Teraz wyjść z nią. I nie wiem, co teraz słucham. Nie wiem, może mam to rozwalić? A, mogę wyglądać za poziom, haha. Czyli co, Metropolis tak sobie lata w przestrzeni? Okej, teraz rozumiem. Więc muszę zrobić tak. I lecieć, i myk, i cyk. I rozwalić to, i teraz mogę przejść. Ciekawe gdzie? Może na deser? Nie, ale gdzie? Ale ten poziom jest duży. Z tego co widzę, okej. Gamma! Raczej... Looks like it worked then. I think I have full control of the rifts now. If you can remove those large robots, I think I can send something in to help. Ale to nie jest gamma. W ogóle pozdrawiam tutaj Sonic Battle, bo to i Sonic Adventure w sumie, bo są roboty z Sonic Adventure 1 i zdecydowanie to nie są te roboty, które pamiętam. Bo jeden z... nie pamiętam ich nazw, bo to jakieś greckie... Dlaczego Sonic Speedstar właśnie mi spadł poza podłogę? Ale no... w sumie co właśnie zrobiłem, ale... okej. Dobra, więc teraz muszę uruchomić te trzy jakieś przyciski i... to będzie napełnione, okej. Ten dash, attack, these wall switches. Szkoda w sumie, że mi to tłumaczą w paczce Sonika, że tylko Sonic coś może robić, ale dobra. Nie narzekam. Okej. Więc teraz to mi zostawi... ale mi się podoba muzyka Metropolis. Fajnie, komputer! W ogóle taka ciekawostka, Team Chaotix było planowane do Lego Dimensions, do Sonic do paczki Sonika. I właśnie odkryto, że Team Chaotix było planowane i nie zostało wzięte do gry. Alright, Tails! Ugh, maybe you shouldn't come down after all. Yeah, hold on. The instructions! Okay, page 1. Okay, ready! Damn it! Muszę jednak to złożyć. Jezu, i Tails i jego team, ojeny, nie, dobra. Wrócimy za chwilę, po reklamach. A więc znowu jesteśmy. Lewo, prawo, lewo, prawo. Ten let's play bardzo będzie ode mnie dużo wymagał montażu. A więc tak, skończyliśmy... Dobra. Kiedy indziej to zrobię. Dam to po prostu... Dodam końcówkę kiedy indziej. Dobra, więc mamy tornado. Voila, mamy tutaj do działającej w ogóle. I w sumie Sonic Speedstar odstępuje na razie. I myk skakuje. Dobra, więc możemy stakeoutować badników, ale oczywiście będziemy na razie na walce Eggmana. Tylko. Bo w sumie nic nam więcej nie jest potrzeba. Kurde! Dobra, może jednak trochę damy tych badników. Trochę mi to przypomina szczerze całą mechaniką... jak to się nazywa? Fantasy Zone? Z Mega Drive'a i inne w sumie części. Wyszedł nawet remake na PS2, więc... That's fine. Teraz mam chyba zejść, czy co? Nie wiem, chyba. Nie wiem, co mam robić. Eggman w sumie coś tam robi w tyle, ale nic tu nie ogarniam. Ło, jak tu wyszczał mam. No halo. Ale mówi mi, że to ma być... mam zejść, dobra. Tak trochę bez sensu, ale dobra. Czyli co, mam tu iść? Okej. Spoko. Bo ja mam uszkadzać Eggmana. Dobra. Now I get it. Genialne, jak mnie po całej tej maszynerii wiezie. Dobra, oczywiście nawalamy najlepszym atakiem, czyli homing atakiem. Teraz jest to pole ochronne i teraz mogę wleść i... Co się stało? Gdzie jest tornado? Tornado? Halo. Kurde. To nie! Sonic, jesteś... too fast. Co ja robiłaś? Dobra, okej. Coś robię, ewidentnie. I don't get it. Co to robi właściwie? No, Sonic! Nie przełącza się między 2D a 3D. Please. What the hell? Więc to czerwone ma się świecić, czy co? To jest zdecydowanie interesujące, ale gdzie jest tornado? Może mogę po prostu znowu wyłożyć? I ponawalamy z Eggmana, kurde. Patrzcie, jaka nawalanka, szczelanka. Damn. Nawalanka, szczelanka. Damn. Nawalanka, szczelanka. Teraz na 100% nawalanka. Patrzcie, jak obrywa. Patrzcie. Tak. Okay, teraz mi otworzyło przejście dalsze. Ale wpierw muszę ogarnąć, o co w tym chodzi. Okej. wiem, gdzie mam iść, co mam robić. Tu jest pułapka jakaś, więc po prostu użyję spin dasha i tu i lecimy. To nie zadziałało. Co tu jest? Nic. No halo, no kurde. No to coś mam zrobić. Myk. Myk. This calls for a spin dash. Tak, muszę w końcu nagrać sobie. Dashpad. Fajnie. Ej, oj, oj. No, teraz, ej. Ej, tak się nie bawi. Tu jednak coś muszę tu rozwikłać. Kurde, co jest? O co chodzi? Może ja to mam na górę dać? I teraz po prostu to... Kurde, i teraz to myknąć? No bo nie wiem o... Ewidentnie nie wiem o co chodzi. What the hell? A może ja mam to dać na dół? A, dobra, chyba już ogarniam o co chodzi. Mam to dać na dół. Mam to odsłonić, żebym Soniciem mógł się tam dostać. I mam to uderzyć po prostu. O, patrzcie jak rozwikłałem zagadkę. Jestem mądry. Wcale nie. Dobra. Może nie jestem mądry, ale mam alergię. Więc... Też się koszać. I myk. Myk. I jak... Zaraz. Czy to nas... To nas nie przewija, więc dupa nie Metropolis. Żądam zwrotu pieniędzy, to nie jest żadne Metropolis. Moje Metropolis tak nie wyglądało. Znaczy, przynajmniej gwiazdki są moje gwiazd. Znaczy, nie moje Metropolis, bo ja bardzo nie lubię Sonika 2, ale no... Znaczy, nie, że go nie lubię, tylko są to... Znaczy... Może tak, uważam, że to jest najsłabsza część klasycznych gier. Nawet Sonic CD według mnie. Chociaż to też jest kwestia sporna bardzo. Dobra, więc Eggman zrobił uff. I teraz Tornado. Oczywiście go nie ma, więc muszę zdjąć z pada i go znowu podłączyć. I lecimy. Nawalać Eggmana. W sumie z takiej sekcji przynajmniej przypadkiem nie miał... Lego Batman 2? Czy tam 3? Chyba miał coś takiego. Teraz właśnie mi się przypomina, bo materiały promocyjne z Lego Batmana 2 oglądałem i tam była właśnie taka sekcja bardzo podobna. Jak tutaj. Przynajmniej wiem skąd się to wziął. I know my facts! Dobra, ale teraz mam to zbudować. Cokolwiek to jest. Oła. O, to są te platformy do Metropolis. Okej, wow. Dammit. Ale gdyby to nie było takie powolne, byłoby fajnie. Okej. Okej. O, dammit. Przydałoby się coś tutaj też zbudować. W sumie. Więc zbudujmy. No, a już. Aha, bo to trzeba wolno, a ja chciałem szybko, kurde, gotta go fast i tak dalej. A nie, tu trzeba wolno. Okej, a udało się, kurde. Bardzo sądzę, że... że... homing attack jest taki... Taki w sumie, wiesz, że to leci na odpowiedni dystans zawsze, ale jednak nadal się boisz tego używać. Coś w tym desenie. Jeśli ogarniacie o co mi chodzi, to fajnie. Bo sam nawet do końca nie ogarnia. Dobra, więc na wszelki wypadek this calls for a spin dash! I myk! Ej! I myk! Rozwalamy, znaczy hakujemy cały komputer. Oj tam, oj tam. I teraz chyba zniszczymy, a nie. O, Special Stage, fajnie. Więc teraz chyba zniszczymy Eggmana. Niech się tylko trzy zespawnują tornado. Oczywiście najpierw musimy je zdjąć. I teraz podłączyć. I nadal się nie pokazało, więc musimy spaść na sam dół. Tornado. A więc najpierw chcę pokazać, jak my na później dopiero pójdę do Special Stage'a. Mogę od razu tam wejść? Nie chcę. A, bo trzeba dokończyć to, co się zaczęło. Nie wiem w sumie, dlaczego od razu się ten portal do Special Stage'a zrobił. Chyba, że to nie jest Special Stage, to wtedy nie jest. Ale Eggman tu wleci. Ja też tu wlecę. No i Special Stage teraz. Kolejny. Nie wiem tak naprawdę, gdzie jesteśmy obecnie. W sensie jeszcze nie uratowaliśmy ekipy naszej. Więc zakładam, że jesteśmy tak w połowie gdzieś obecnie. Więc może jednak przedłużymy ten let's play do 3 odcinków, a nie 2. Kurde, to się zaczyna trudno robić. Kurde. Nie chcę tego sfailować, bo to przypał wtedy będzie. Ale ten skok jest taki trochę dziwny. W ogóle sterowanie w tej Special Stage'ach jest bardzo dziwne. Nie mogę w ogóle praktycznie sterować. Sterowanie jest ociężałe, ale się zrobić. Okej. I tak w sumie chyba nie zależy od tego, ile pierścieni zdobędę, i tak zdobędę szmaragd. Tylko po prostu no, zbieram tylko pierścienie tak naprawdę. Może jednak przechodzimy te 7 Special Stage, nie pamiętam już. Okej, i jesteśmy... Kim jesteśmy? That's all right, Omochao. I insist. It's the least I can do to thank you. Damn it, Omochao. Ej, jesteśmy w Marble Zone. Tego nie pamiętałem, że wchodzimy do Marble Zone. Fajnie. W ogóle fajne jest to, że wreszcie ktoś acknowledges ogarnia, że jest Omochao, a nie w Essay, jak w Essay 2 w sumie i Essay 2 i w Sonic Heroes było, że w sumie Omochao sobie tak był i nikt na niego nie zwracał uwagi, więc to był taki po prostu byt, a tutaj no Sonic reaguje na to, co mówi Omochao, i to jest fajne według mnie. Powinni tak byli zrobić w Heroes i Sonic Adventure 2. Chciałbym najpierw tu zobaczyć, co jest. Ale nie chciałem niszczyć tornado, halo. Sonic. Spokój trochę. I to chyba przejdę dalej. Więc idę tam. I nie. I... Myk. Wow. Checkpoint, dobra, hej, halo, chcę checkpoint. Halo, checkpoint, halo, nie. Myk. Ej, to jest sekcja praktycznie zakreowana z Marble Zone. Fajnie. Co? Aha, bo ja cały czas na te... jestem sfokusowany na te item boxy, dobra, więc tu chyba muszę zniszczyć. I myk, spin dash. Wow, halo. Dobra, o. Co to? Barrel z Carnival Night Zone, oh boy. Wiele... moich przeżyć. Bardzo mi to wspomina. Niezbyt ciekawych, niezbyt fajnych, ale nadal trochę mi przypomina dobry... Nadal mi przypomina trochę przeżyć. Okay. Kurde, bardzo mi się podobają animacje. Model Sonika nie jest do końca moim ulubionym, bo niby słodko wygląda i tak dalej, ale tak... Ta głowa wygląda trochę creepy na takim grubym w sumie modelu. Bo jestem przyzwyczajony, że no wiecie, Modern Sonic to jest szczupły i tak dalej, a tutaj taki muskularny, to znaczy muskularny, no. Wiecie, o co mi chodzi. Ja nie wiem w sumie, co teraz muszę robić, ale okej, no. Mogę iść. Tak sobie... Ojej! Okej. I teraz muszę chyba dropnąć sobie na to. O! Voilà! I mamy sprężynkę żółtą. Dobra, idziemy tu. No nie! Czekam aż ktoś zdampuje... Bo chyba jeszcze tego nie zrobiono, że nie zdampowano jeszcze tekstów Sonika. W sensie głosu z LEGO Dimensions. A byłoby fajnie, bo ma bardzo fajne teksty. Fajnie by sobie to było posłuchać bez muzyki i tak dalej. No kurde! O, akceleracja jest strasznie tu dziwna. Więc muszę się trochę pomagać spin dashem. I myk! Halo? Co ja mam zrobić? A, dobra, rozumiem. Halo. Dobra. I jadymy sobie. Ale ogólnie sama figurka Sonika mi się bardzo podoba. Nawet ją sobie w specjalnej pozycji ustawiłem, że jakby biegnął z pierścieniem. I mi się bardzo podoba wykonanie samej figurki. Bardzo mi się podoba. Ogólnie bardzo mi się podoba koncept Sonika w LEGO. Chcę grę LEGO Sonic i tyle. Travel Stage mają robić i byłbym szczęśliwy, gdyby coś takiego zrobili. LEGO Sonic. Bo to bardzo mi się podoba. Gdyby tylko właśnie trochę podrasowali, trochę podnaprawiali trochę Sonika, byłoby wyśmienicie z jego sterowaniem, bo to jest praktycznie to samo co w Adventure, to znaczy niby ma taki klasyczny moveset, ale w 3D. Trochę coś a la Sonic 3D Blast albo Sonic R tak naprawdę. Okej, teraz muszę ich pewnie... Ajajaj! Kurde. Okej. Co, zwaliliśmy ich? Na what? Eggman? Tak wiesz, jestem trochę szybki, jestem tak szybki jak samochód w LEGO, więc... niezbyt mi w tym coś cokolwiek zrobisz. Ja nie wiem co mam robić. Okej. Okej. Wait, what? Ha! Still easy. I like a challenge. 50%? Boi, jak się mylisz. A ja nie chciałbym robić tego całą noc. Bo to tak trochę mnie czas YouTube'owy ciśnie. To nie jest livestream, goddammit. Więc jakbym robił tele... Bo po prostu, no wiesz, trochę kontynuuję tematy z poprzedniego odcinka. Jakbym robił livestream właśnie z LEGO Dimensions, to prawdopodobnie by zastąpiły na pewien właśnie okres moje livestreamy z Crash'a Endsame Trilogy. Więc taka tylko informacja, jakby się ludzie zdziwili. O, dlaczego nagrywam nagle LEGO Dimensions zamiast... że... Mówię to tylko, żebyście się nie zdziwili, że o, Pixel miał streamować Crash'a, a tutaj nagle LEGO Sonic Dimensions jest i takie o. Ale te livestreamy na razie będą wytrzymały do Let's Playa, tylko po prostu będę je live, na żywo, a nie na odcinku i tracił w sumie trochę czas. Znaczy ogólnie misje te główne, w sensie Shadow'a, Tails'a, Amy i Eggmana, Biga, chciałem zrobić na odcinku jeszcze, ale nie wiem, nie wiem, jeszcze się nad tym wszystkim zastanawiam, bo to tak w sumie trochę w locie robię. Okej, i teraz Eggman ucieka. Starczą ogniową w sumie trochę. Wow, musimy uciekać. Mogę tylko rozwalić po prostu? Mogę. Okej, no co, uciekamy. I... Special Stage. Który to już chyba? Nie, znaczy, który to już? Który to już chyba? Ej, kurde no, skacz! Okej. Jakoś się udało. A czy kiedykolwiek było łatwo? Jakby Special Stage takie zawsze były łatwe. Wow. Oj, zaraz co? Co? Nie wiem. Nie wiem. Ja już po prostu nie wiem. Dobra. Snyk, ale... Szczerze, w porównaniu do tego, co było w oryginalnym Sonicu 2, to te Special Stages są cholernie łatwe. Biorąc pod uwagę, że nie musimy zbierać pierścieni odpowiedniej ilości, ale no zdecydowanie wolałbym Blue Sphere. Blue Sphere według mnie były najlepszymi. Znaczy to w Manii to nadal to podobało mi się, ale Blue Sphere nadal jest moim ulubionym Special Stage'em. Dobra, mamy prawdopodobnie przedostatni szmarek chaosu. Muzyka z Sonic 4 Epizod 1, która mi się bardzo podoba. Takie tylko nawiązanie. A to na tyle w tym odcinku, bo mamy już jakieś 27 minut i tak dalej. Ale no, dzięki wam za oglądanie, mam, że wam się spodobało. No i prawdopodobnie następny odcinek będzie już chyba ostatni. Więc... Pa, pa! Chaos Control!